Gdybyście wzięli sobie podręcznik do patofizjologii i przejrzeli, jakie są przyczyny powstawania chorób, to w praktycznie każdej z chorób, jaką byście znaleźli, gdzieś wyżej, gdzieś niżej, ale jedną z przyczyn byłby stres. Stres jest czymś, co powoduje szereg chorób i w zasadzie warto byłoby zadać sobie pytanie, czemu jest tylko tak, że jeden od stresu będzie miał ból brzucha, drugi od stresu dostanie depresji, a trzeci od stresu dostanie rak. Natomiast dzisiaj chciałem Wam opowiadać troszeczkę o tym, w jaki sposób temu stresowi ulżyć. Co zrobić, żeby tego stresu było mniej? Opowiem Wam, skąd ten stres się w ogóle wziął w naszym ciele. Także zostańcie ze mną i zostańcie do samego końca, bo na samym końcu tego materiału opowiem Wam i pokażę Wam, w jaki sposób odpowiednimi ćwiczeniami oddechowymi możecie obniżyć sobie poziom stresu codziennie w ciągu paru oddechów. Wszystkim tym, co dzieje się w ciele człowieka, zarządza układ nerwowy. Układ nerwowy dzieli się na dwie części, na ośrodkowy układ nerwowy oraz na coś, co się nazywa autonomicznym układem nerwowym. Ten autonomiczny układ nerwowy to jest ta część układu nerwowego, która robi za nas wszystko to, czego my nie chcielibyśmy wykonywać. Czyli zajmuje się trawieniem, zajmuje się metabolizmem komórek, zajmuje się funkcjonowaniem żołądka, przepychaniem treści żołądkowych dalej, aktywowaniem układu nerwowego itd., 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 zarządzaniem poziomu cukru, hormonami. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Gdybyśmy musieli świadomie myśleć o tym wszystkim, o czym myśli układ nerwowy autonomiczny, to mielibyśmy po prostu pełną głowę zajętą. Natomiast ze względu na to, żebyśmy tymi rzeczami zajmowali się na poziomie nieświadomym, to ciało, ewolucja wykształciła właśnie ten autonomiczny układ nerwowy. I ten układ nerwowy autonomiczny dzieli się znowu na dwie części. Współczulny i przywspółczulny. Inaczej sympatyczny i parasympatyczny. Natomiast ten układ sympatyczny wcale taki sympatyczny nie jest, bo to jest ta część układu nerwowego, która nas przygotowuje do walki. On podnosi poziom stresu i przyczynia się do wszystkiego tego, z czym my nie chcielibyśmy się borykać w XXI wieku. Czyli ten właśnie współczulny układ nerwowy zwęża średnicę, przyspiesza oddech, wyrzuca kortyzol do krwi, podnosi poziom cukru, zmniejsza funkcjonowanie nerek, żeby wyłączyć diurezę na czas walki. I to wszystko jest, to wszystko dzieje się po to, żeby nas przygotować do walki. Do tak zwanej reakcji walcz się lub uciekaj, flight or flight. I generalnie kiedyś to było bardzo potrzebne, bo jeśli szliśmy jako, czy nasi przodkowie szli przez las i coś nas zaatakowało, trzeba było z tym walczyć. I dzięki temu, że ten sympatyczny układ nerwowy przygotował nas w chwili do walki, no to od razu można było te wszystkie zasoby wewnętrzne przenieść do siły, sprawności, wytrzymałości i nieodczuwania bólu, powalczyć z tym zwierzem, które nas zaatakował i dzięki temu może wyjść cało z opresji. W dzisiejszych czasach, kiedy coś nas zaatakuje, przestraszy, zdenerwuje, jeśli ktoś zajedzie nam drogę, jeśli szef na nas nakrzyczy, to my już nie możemy zachować tak, jak natura nas do tego przygotowała, czyli nie możemy temu komuś dać po prostu w gębę, no bo po prostu mielibyśmy z tym problemy. Dlatego cały ten stres, który został wygenerowany w tej sytuacji niezwykłej, w tej sytuacji, którą ktoś na nas wymusił, my musimy zgromadzić w sobie. I to jest cały problem. Ponieważ my te wszystkie bodźce, które nas stymulują, te wiecie, trąby klaksonów, krzyki, hałasy, płaczące dzieci, to wszystko, co nas bodźcuje, my tak naprawdę tłumimy w sobie. I w wyniku tego może się przyczyniać, ciało zaczyna być nadmiernie pobudzone, nie potrafi sobie radzić z tym nadmiernie aktywującym się układem sympatycznym, nerwowym. Przeciwieństwem jego jest układ przywspółczulny. To jest jakby układ nerwowy, który ma dokładnie odwrotne funkcje, czyli on uspokaja, tonizuje, wprowadza w stan relaksu, chillu, takiego rozprężenia. Jakby wszystko to, czym zajmuje się układ przywspółczulny, ma hamować układ współczulny. Sytuacją idealną jest taka, kiedy te układy są zrównoważone. Znaczy, tak naprawdę większość naszego dnia powinno się odbywać w czasie pracy tego układu przywspółczulnego, który nas hamuje, a 1% czy malutka część powinna być jednak wykonywana w
trakcie pobudzenia przez ten układ współczulny, ten sympatyczny. To się powinno też równoważyć. Natomiast problem jest taki, że my jakby hamujemy układ przywspółczulny, a cały czas podnosimy aktywność układu współczulnego. Właśnie przez te wszystkie bodźce, przez które jesteśmy tutaj atakowani przez całą dobę. Ktoś w ogóle kiedyś, naukowcy kiedyś policzyli, że człowiek w średniowieczu w ciągu połowy życia dostawał tyle bodźców, co my dziś dostajemy w ciągu 24 godzin. Wtedy, gdy życie było prostsze. Dzisiaj jesteś jednak jest bardzo intensywne. I teraz, jeśli masz wysoki poziom stresu, ten układ współczulny cały czas jest pobudzany, cały czas zmusza cię do walki, cały czas ty ten stres w sobie musisz hamować, no to powoduje powstawanie różnych chorób. Przyczynia się do rozwoju lęków, napięć, ataków paniki, depresji, przyczynia się do rozwoju chorób serca, do rozwoju nowotworów różnego rodzaju, bo też już udowodniono, że tak się dzieje. Dlatego jeśli chcesz zachować długie, zdrowe życie, to warto jest aktywność tego układu współczulnego obniżać. A jak? Aktywując układ przywspółczulny. W związku z czym trzeba wprowadzić się w taki stan, który pomaga ci właśnie się zrelaksować i zwiększyć aktywność tegoż układu. Najprościej jest to zrobić ćwiczeniami oddechowymi. Tutaj są różne szkoły ćwiczeń oddechowych. Dawno, dawno temu stworzono coś, co się nazywa systemem Butejki, profesora Butejki, który w zasadzie jest jednym z pionierów ćwiczeń oddechowych. I on na przykład odkrył w czasie leczenia swoich pacjentów, że im ktoś jest bliżej śmierci, tym ma wyższą częstotliwość oddechową. I on jakby na podstawie tej obserwacji stworzył jakby szereg postępowań, które przyczyniają się do poprawy zdrowia właśnie przez zmniejszenie częstotliwości oddechowej, co też przyczynia się do poprawy zdrowia. I on na przykład stworzył taką metodę, która się zapoczątkowuje takim badaniem, które się nazywa pauzą kontrolną. Pauza kontrolna polega na tym, że bierzesz sobie dwa wdechy, a w zasadzie dokładnie takie, jakbyś oddychał teraz. Robisz wydech, zaciskasz nos i liczysz czas, na którym jesteś w stanie wytrzymać na bezdechu. Jeśli poczujesz pierwsze skurcze przepony, puszczasz nos, bierzesz oddech, przy czym założenie jest takie, że ten wdech, który nastąpił po tej pauzie, po bezdechu, nie może być intensywny. Tu nie może być słyszalny, on musi być taki sam, jak to oddychanie przed próbą. Najlepiej jest to robić rano po przebudzeniu się. No i okazuje się, że większość moich pacjentów, jak ich zacząłem testować tą metodą, to miała pauzę kontrolną na poziomie 20 sekund. A norma jest taka, norma zdrowotna jest taka, że to musi być 40 sekund. Czyli bierzesz dwa wdechy, zatykasz nos, czekasz 40 sekund, puszczasz nos i oddychasz normalnie. Tak jakbyś nie robił żadnej przerwy. Według tej metody tutaj, czy w ogóle według fizjologii, te wszystkie metody oddechowe polegają na zmianie poziomu dwutlenku węgla, dlatego że dwutlenek węgla jest nam niezwykle potrzebny do funkcjonowania, bo tak naprawdę od poziomu dwutlenku węgla będzie zależało to, ile tlenu się wchłonie. Jeśli dwutlenku węgla będzie w ciele za mało, no to w wyniku tego nie będziesz mógł się dotleniać. A nam się często wydaje, że jest jednak odwrotnie. Także to nie tlen, a dwutlenek węgla. Tlen jest ważny, bo to on umożliwia spalanie makroskładników, ale żeby ten tlen w ogóle mógł zostać wykorzystany, musi być odpowiedni poziom dwutlenku węgla. Dlatego wiele z tych ćwiczeń oddechowych bazuje na tym, że umożliwiają ci lepsze funkcjonowanie w zmienionych ilościach dwutlenku węgla. To jest zresztą też bardzo dobre dla sportowców, szczególnie wszystkich tych, którzy pracują na beztlenie, czyli gdzieś tam mają sprinty, jakieś wspinają się, potrzebują szybkich aktywności bez udziału tlenu. I istnieje taka metoda, którą ja osobiście stosuję już od prawie 2 lat. To jest taka metoda oddychania, którą stosuję codziennie rano i to jest metoda oddychania Wima Hofa. Wim Hof to jest gość, który jest pionierem ćwiczeń oddechowych połączonych z morsowaniem, ale dziś skupimy się tylko wyłącznie na ćwiczeniach oddechowych. I w tej metodzie trzeba wykonać 30 szybkich wdechów w pełnym zakresie pojemności płuc. Potem jest wydech, następuje przerwa w oddychaniu tyle, ile możecie wytrzymać, czyli przeważnie to jest między minuta a 3, no u niektórych więcej czy dłużej. Potem jest głęboki wdech przez 15 sekund i powtarza się to 3-krotnie. Na końcu tego filmu pokażę Wam dokładnie, jak taką metodę wykonać, bo ona budzi lepiej niż poranna
kawa, to Wam gwarantuję. Natomiast jeśli chodzi o uhamowanie stresu, to dobrze jest te metody oddechowe Wim Hofa, wykonywane codziennie rano, połączyć jeszcze z jakimiś takimi tonizującymi oddechami, typu kwadratowy oddech. To polega na tym, że hamujesz wszystkie fazy. Nie? Hamujesz fazę wdechu, wydechu z łącznym zatrzymaniem powietrza w płucach. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że każda faza powinna trwać 4 sekundy, czyli bierzesz przez 4 sekundy wdech, zatrzymanie powietrza, wydech i zatrzymanie powietrza. Każda z tych faz trwa 4 sekundy. 4 sekundy wdech, 4 sekundy pauza, 4 sekundy wydech, 4 sekundy pauza. A może być dłużej, może być 5 sekund, 6, 7, 8. I wykonywanie takich ćwiczeń, nawet w momencie, w których czujesz stres, dosłownie w ciągu 5-6 minut w ciągu dnia, nawet można to robić kilkukrotnie, będzie hamowało aktywność pobudzającego układu nerwowego właśnie przez stymulowanie tego układu współczulnego. Także to jest bardzo dobra metoda. To jest też świetna metoda, żeby wprowadzić się w medytację, ale o medytacjach chyba opowiem Wam następnym razem. Także teraz przechodzimy do ćwiczeń oddechowych i teraz te ćwiczenia, które będziemy robić za chwilę, możecie wykonywać sobie codziennie rano i możecie sobie wykonywać wielokrotnie, także wracajcie do nich jak najczęściej. Ćwiczenia oddechowe Wim Hofa najlepiej jest wykonywać w jakiejś niskiej pozycji. Możecie je wykonać klęcząc, siedząc na krześle, możecie wykonywać je leżąc, dlatego że w niektórych przypadkach, jeśli będziecie wrażliwi na zmiany poziomu dwutlenku węgla we krwi, może Wam zrobić się słabo, duszno. W skrajnych przypadkach można nawet zemdleć na samym początku, ale oczywiście nie ma się co tym przejmować, bo to są ćwiczenia, które należy wdrożyć po to, żeby później w wyniku adaptacji lepiej reagować na takie sytuacje. Cały ten oddech Wim Hofa polega na tym, żeby na początku mocno zestresować ciało, bo w momencie, w którym wykonujecie szybkie wdechy, tak naprawdę stymulujecie układ nerwowy współczulny. Natomiast to jest reakcja dobra, z tego względu, że po tej reakcji stresu przechodzicie w stymulowanie układu przywspółczulnego, czyli na bezdechu, uczycie swoje ciało adaptacji. Dzięki temu ten stres staje się stresem pozytywnym. Całe ćwiczenie polega na tym, że wykonujecie najpierw 30 wdechów pełną klatką piersiową i tu nie ma znaczenia, czy oddychacie nosem, czy ustami. Możecie oddychać i nosem, i ustami, jeśli macie taką ochotę. Więc wykonujecie 30 głębokich wdechów, potem jest okres bezdechu, w którym wstrzymujecie powietrze na 15 sekund po wdechu, a potem jest wstrzymanie powietrza. I wygląda to tak. To jest jedna seria. I teraz bezpośrednio przechodzicie do dwóch kolejnych. Jeśli możecie wytrzymać dłużej na bezdechu niż minutę, półtorej minuty, dwie minuty, dwie i pół, zróbcie to. Obniżanie poziomu stresu to jest coś, czym w zasadzie każdy z nas powinien się na pewnym etapie swojego życia zająć, dlatego że stres jest wszechobecny. Ćwiczeniami oddechowymi można ten stres obniżyć bardzo dobrze i w ogóle świetnie to połączyć z ćwiczeniami siłowymi, bo jeśli połączysz tutaj ćwiczenia cardio z ćwiczeniami siłowymi i do tego jeszcze dodasz sobie element ten hamujący w ogóle negatywny wpływ stresu na życie swoje, no to będziesz mógł żyć długo, zdrowo i faktycznie bez nerwów. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach, a ja zapraszam Ciebie do oglądania kolejnych filmów na YouTubie. Do zobaczenia.